Dzień dobry, mam na imię Dominika i jestem fizjoterapeutką w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji na Ursynowie. Wielogodzinne przebywanie przed komputerem jest charakterystyczne dla pracy biurowej. Często powoduje to ból oraz zbyt duże napięcie mięśni ze względu na przyjmowaną pozycję. Najczęstsze jest wysunięcie głowy do przodu, co może prowadzić do przeciążeń w układzie mięśniowo-szkieletowym. Aby złagodzić przykre objawy, proponuję wykonywać następujące ćwiczenia. W pierwszym ćwiczeniu skupimy się na rozciąganiu szyi. Aby to zrobić, należy ustabilizować bark poprzez złapanie krzesła, na którym siedzimy, lub włożenie ręki pod własny pośladek. Następnie drugą rękę zakładamy sobie na głowę i wykonujemy zgięcie boczne głowy, a następnie lekką rotację, tak żeby broda celowała do boku i leciutko do góry. Utrzymujemy tę pozycję przez minutę. Uczucie, które nam towarzyszy, nie jest bolesne. Rozciąganie powinno być delikatne. Powtarzamy to później na drugą stronę. W drugiej części ćwiczenia należy brodę skierować w kierunku naszej pachy. Tutaj również utrzymujemy rozciąganie przez minutę. W kolejnym ćwiczeniu skupimy się trochę na kończynie górnej i na tym, co dzieje się z naszym nadgarstkiem podczas długotrwałego używania myszki. Aby rozluźnić wszystkie te części ręki, należy wyprostować plecy, cofnąć brodę, a następnie skierować rękę do góry w taki sposób, jakbyśmy trzymali tacę. Następnie, trzymając to ustawienie głowy, powoli prostujemy łokieć, aż poczujemy ciągnięcie. Kiedy ciągnięcie jest już wyczuwalne, wracamy do pozycji wyjściowej i powtarzamy ten ruch 10 razy. W ostatnim ćwiczeniu należy spleść ręce ze sobą i założyć je sobie na potylicę. Pilnujemy ustawienia głowy, żeby nie była wysunięta do przodu, tylko cofnięta, a broda wycelowana w naszą klatkę piersiową. Następnie, utrzymując tą pozycję, ściągamy łopatki do kręgosłupa i oddalamy od siebie łokcie. Wykonujemy ten ruch 10 razy. Przedstawione ćwiczenia można wykonywać codziennie. Zachęcam również do częstych przerw podczas pracy. Proponuję proporcję 30 minut pracy do 1 minuty odpoczynku lub ćwiczeń. Polecam również co jakiś czas udać się do fizjoterapeuty w celu usunięcia dolegliwości bólowych lub zapobiegania pojawienia się ich.